Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec, bardzo serdecznie, drogi widzu, witam cię w kolejnym odcineczku na moim kanale i w końcu niepodstawowe serie, w końcu coś poza seriami, wreszcie jakiś let's play się pojawi na kanale, pięknie się zdarzyło, oczywiście Farming Simulator 22 i człowiek ma chęć sobie coś potestowania, na te podstawowe serie, bo tam nie ma na to wszystko czasu. Mówię, kurde, dzisiaj jakaś mapka wyszła, mówię, weźmiemy sobie mapkę, przetestujemy i wyszły fajne maszynki i chciałem fajne ciągniki potestować. No to się fajnie złączyło, akurat też nie ma Adasia. Mówię, dzisiaj sobie tak można w coś wrzucić innego? To ja bardzo chętnie, na te let's play'e zawsze jestem bardzo, bardzo chętny. Człowiek se chociaż może coś potestować nowego, czymś się pobawić, bo dzisiaj pobawimy się Interactive Control, bo bardzo mało tego używam, a powiem wam, niektóre maszyny naprawdę tutaj mają tak dorypane to Interactive Control, że jestem naprawdę w szoku i kurczę, nie wiem, czy się za czymś taki nie będę rozglądał. Wszystko to przez to, że gram często na free tracku i jak sami dobrze wiecie, no to no nie da się też z tego dobrze korzystać. Co my dzisiaj tu mamy? Mamy Fiata Grego, pięknego, Edomodo, tak się mi zrymowało po prostu. Tak właśnie od tych, którzy też wydali mapkę, on jest też na ModHubie, ale u nich chyba na stronce, z tego co dobrze kojarzę, jest w ogóle w takich teksturkach, wiecie, do pobrania luksusowych, bo zobaczcie jak on jest na sam start ubrudzony. To nie jest niszczenie maszyny, to nie jest nic, co ja dodałem, po prostu jest kilka wersji tego moda, no i jeden z nich to właśnie taki przedremontowy Fiatagri, 180 koni, no bo musi podciągnąć tego potworka. Mamy z tyłu półdutowy Rollmaco U624 bodajże, na 7 łapach. No fajny sprzęcik, powiem wam, że naprawdę jeśli chodzi teraz o Rollmaco i farminga, no to JMZ poszalał, także bardzo serdecznie do niego zapraszam, bo tam niebawem na pewno troszeczkę rzeczy na ModHubie od niego wpadnie, ale jeszcze prędzej możecie to ujrzeć pewnie na jego Facebooku. Także bardzo serdecznie zapraszam z tego miejsca, bardzo mocno go pozdrawiam, bo żeśmy no fajnie w weekend podziałali i słuchajcie, kilka nowych rzeczy oczywiście od JMZ-a się tutaj pojawi. Słuchajcie, jesteśmy już w kabinie i to jest to, że zawsze ja, wiecie, na free tracku to nic sobie nie korzystam, nie? A zobaczcie, co tu tak naprawdę jest. Jest wszystko, co można sobie powłączać. Są kierunki, nie kierunki, tutaj jakiś ręczny, tutaj jakieś podłączenie, opuszczanie, tutaj gaz ręczny. No kurnać, odpowiem wam, że to aż się chce, po prostu grać. Czy ja mam... O, ja mam tutaj sterowanie, więc jest super. Możemy opuścić i na dwójce, na czwórce drugiego zakresu możemy sobie spokojnie tutaj pojechać 12 na godzinkę. No i wsłuchać się w te piękne dźwięki. Przy okazji testowania też od razu najnowsza mapka, która znajduje się na ModHubie, czyli od pana Bolka, to nie ja zrobiłem. Prawdopodobnie pan Bolek 29, bardzo serdecznie pozdrawiam. Barycze od Pyśkowic, kojarzycie na pewno już tą mapkę. Tutaj Barycze w bardzo podobnym klimacie, fajny rozległy teren, gdzieś nawiązujący coś mniej więcej z takich mapy, które dobrze znacie, to pewnie połowa, można tak śmiało tutaj powiedzieć. O, koguciki musimy załączyć, to też wszystko z Interactive Control można sobie wrzucić. I tak nie ukrywam, mówię, a jak testować, to testować, więc gdzieś tam nowe teksturki od JMZ-a, podłoża, jeszcze jakieś inne teksturki popobierałem. Nie ukrywam, na tych baryczach tak klimatycznie się dość zrobiło, bo jak widzicie u mnie z tyłu, no to takie jakby... Wiecie, prace pożniwne, ale to wszystko ze względu na to, że kurde, jakby nie patrzeć, tak jakby nie padało z miesiąc. Powiem wam szczerze, naprawdę ma to swój klimat, ale nie na każdej mapce. Mam te teksturki i widocznie to wszystko, co jest naokoło, musi się też dobrze zgrywać, bo nie ukrywam, tutaj wygląda to naprawdę mega dobrze. Jest taka wysuszona ziemia, taka typowo po żniwach. No tutaj to pole ogólnie, szczerze, pobiegałem sobie troszeczkę i tak szukałem pola, które najbardziej mnie gdzieś na ten odcinek tutaj uwiedzie. No i nie ukrywam, że no, znalazłem pole, jest ogromne. Znaczy ogromne, są mi większe pola, ale nie ukrywam, że to po prostu klimatem jest jednym chyba z najlepszych pól, jakie widziałem w farmingu, naprawdę. Pięknie to wygląda, czekajcie, przepraszam, nie opuściłem. Znaczy przerzuciło mi się na opcję i możemy teraz sobie zawrócić i spokojnie pojechać w drugą stronę, ale właśnie zobaczcie tą ziemię, jak ona tutaj wygląda.
Dobra, wjeżdżamy na obroty, no bo niestety z tym pukiem dudowym przy 7 łapach, no to troszeczkę roboty ma, bo mamy tutaj 3 metry szerokości, mamy tutaj 175 koni wymagane, więc no za szybko, bo 13 bodajże na godzinę, 12, maksymalnie możemy z tym pojechać, więc nie dość, że mamy tutaj też, a mogłem na GPS-ku sobie pojechać, bym miał o wiele lepiej to zrobione. Jakoś tak kurde, a zresztą wiecie co, to jest let's play wolny, więc możemy sobie to spokojnie zrobić. Ja więcej mam tu do pogadania z wami niż do pogrania, bo wiecie, chcę tu się skupić, potestować sobie właśnie takie tutaj rzeczy, jakie mamy, więc te interactive controle, nie interactive controle, o, pozamykamy sobie drzwi, w ogóle też te dźwięki, tego zarobista sprawa, o, można sobie nawet, słuchajcie, lustereczka pootwierać. No i tak ogólnie, maszyna z tyłu, którą mamy, czyli ten pług dutowy, głębosze, jak to też niektórzy wołają, choć dla mnie to dwie różne rzeczy, jakby nie patrzeć, bardzo często teraz spotykane, jakoś tak przez ostatnie lata coraz więcej ludzi chyba tego zaczęło używać. Fajnie, że to się pojawiło i nie ukrywam, że fajnie jakbyśmy to też my w farmingu zastosowali, bo słuchajcie, no to służy do uprawy zamiast pługa, jakby nie patrzeć, też napowietrzyć tam ziemię i nawodnić do tych struktur, które gdzieś tam są nieprzenikalne, przez to, że jest cały czas tam orka, powiedzmy, na te 20-25 centów, to można bardziej głębiej zrobić. Nie ukrywam, no takie coś właśnie ma Kuba i Kuba u mnie to w tym roku na solcu zrobił. Efekt zobaczycie na wiosnę, ale już jest bardzo, bardzo duży efekt. Fakt, że pogłębiłem rów, jak sami dobrze wiecie. Do tego wszystkiego jeszcze Kubuś przyjechał i zrobił mi właśnie takim pługiem dutowym. Wreszcie też ta wersja późna, jak to jest nazywana, no została przerwana, więc ta woda przez, powiem wam, też długi, długi okres zimowy w ogóle nie stała na polu. Wszystko bardzo fajnie przesiąkło sobie. Teraz wiadomo, no te deszcze się troszeczkę opuściły, więc na tam mówi rów jest pełny, na polu jest spokój, więc ja się z tego bardzo cieszę, bo widać, że to pomogło. I na pewno teraz, jak ja mam u siebie John Deere'a, no wiadomo, to jest tylko 90 koni. Raczej pług dutowy nie, bardziej gdzieś myślę nad ogarnięciem, boże, jak się w ogóle tym luźniutko fajnie jeździ. Nie wiem, jakoś mam tak wrażenie, że jest całkiem inaczej zrobiony niż wszystkie inne ciągniki. Nie wiem, może jak graliście, to dajcie znać, czy też to odczuwacie, czy to jest tak po prostu u mnie, ale no naprawdę wygląda to mega, mega ciekawie, jakoś tak naprawdę leciutko to wszystko tutaj w nim chodzi i płynnie. Ja raczej u siebie na solcu pewnie jakiś głębosz, no bo tutaj pług dutowy, no to już trzeba tych koni mieć, no i tutaj tak jak Kubuś też ma chyba John Deere 150-160 koni, a ten jego pług dutowy, no tak dobrze by było, jakby pod te 180 koni gdzieś tam był, więc nie ukrywam, że no tutaj też jakieś tam zapotrzebowanie to ma, no ale robotę robi świetną. Kubuś praktycznie większość u siebie teraz narobi, na solcu to już tym bardziej, bo tam glina, nie glina, no ciężko jest, ale no tym przejedzie dwa razy i pole naprawdę jak stół. Dlatego no fajna sprawa i my musimy też się za takie coś brać powoli, kurczę, w farmingu moim zdaniem, bo naprawdę nie korzystamy z tego, wybaczcie, pardon messie, nie korzystamy z tego, bo zawsze, a pługi i tak człowiek o tym zapomina, jak już bierze to głębosza, a głębosza to tak po prostu, żeby był, więc po to też te odcineczki są, żeby testować, żeby sprawdzać, co tu ciekawego tak naprawdę jest, bo nie na wszystko jest czas, a nie ukrywam, że teraz na od zera do farmera i będą pieniądze, i takie fajne, innowacyjne rozwiązania będą spoko, bo druga maszyna, która czeka na drugim polu, na tej mapie, też bardzo fajnym, klimatycznym, też jest gdzieś testowana pod od zera do farmera, bo tam też mamy i maszynę Rolnaco, ale to zresztą, jak pójdziemy tam, to sobie zobaczymy, opowiemy. Więc, no kurde, ciągnik pewnie wielu z was dzisiaj uwiedzie. Uwiedzie was, że będziecie go chcieli na jakąś serię. No to jest 180-190 koni, także spokojnie, hamujmy wroty. Tak naprawdę, no gdzie? Mógłby być na odbiedaka do kozaka. Mógłby być na Posąsiedzku, ale na Posąsiedzku to jeszcze trochę, bo przynajmniej do tych 180 koni chciałem wykorzystać jeszcze z dwa ciągniki. Nie wiem jeszcze jakie dokładnie, ale no trzeba, chciałbym wykorzystać. Tu on ma wersję chyba 160 jeszcze. No to mógłby być. Nie ukrywam, kupić go takiego, odremontować później, no fajna sprawa. Tutaj zobaczymy, ja z Fiat Agri nie korzystałem nigdzie, ale z tego co dobrze pamiętam i się zapatruję, no to słuchajcie, mamy tutaj Fiat Agriego ugadane gdzieś na od zera do farmera, bo jest ten Fiat Agri oryginalny, ale no my jeżeli mielibyśmy wybierać, to raczej powiem wam szczerze, brałbym takiego dobrze ogarniętego, nie? Czyli tak jak na przykład ten, no i słuchajcie, z takim zestawem, czy ten zestaw? Do zobaczenia, mi się wydaje, że tak trzeba powiedzieć tutaj śmiało, bo
No to jest akurat liczba koni tutaj idealnie, bo mamy co? 5 koni zapasu. No w te góry wiadomo, ale no jak widzimy sobie radzi. No ten moment obrotowy tutaj jest gaz, opór, noga niespuszczana. No to nie ma co ukrywać, że on tutaj daje sobie świetnie radę z tym pługiem dutowym, także naprawdę JMZ się tutaj bardzo fajnie postarał. No jest ten klimacik, jak jest taka wysuszona ziemia, jak są te kamienie, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Można sterować oczywiście tym rolmako na myszkę. Możemy sobie tutaj podnosić, opuszczać go. O, jak, o Jezus, byśmy sobie wypłycili teraz. No ale zobaczcie jak to jest dobrze zrobione. Nie, wtedy nam na wale to nie opada. A to możemy sobie teraz opuścić, no niech robi to na głębokość, bo o to w tym właśnie wszystkim tutaj chodzi. Jeśli chodzi o barycze, bo jak już jesteśmy na tej mace, naprawdę spoko, szkoda, że tylko tak wiecie, gdzieś jakieś tam nie ma. Z jednej strony ja lubię sam budować, więc też spoko jak dla mnie, bo już są jakieś tam tereny poszykowane, żeby pobudować. Z drugiej strony czasami lubię gdzieś na szybko wejść, no jest tu jakaś tam, bardziej to są, można powiedzieć, skupy, jest tu jakaś jedna gospodarka, na której można by było sobie pograć, ale tak w większości, no jest tutaj popis dla nas. No pola są przeogromne, jeśli chodzi o połać, jaką sięgają, nie ma tak jak wiecie. Teraz bardzo dużo to się podzieliło wszystko na te mapki realne. I jeszcze są mapki, które są wymysłami. Tak jak ja tworzyłem Polusiowo, czy kiedyś głównie każdy tworzył jakąś mapkę wymyśloną. Nie ukrywam, coraz bardziej człowiek się przekonuje chyba do tego, bo jest tych map więcej, że te mapki z życia realnego oddają coraz bardziej. I tutaj mamy kolejny przykład takiej mapki, też kolejnymi przykładami gdzieś tam będzie Szpakowo czy mapa od Leo Leo, bo no też to jest tam naprawdę z taką dokładnością wszystko wykonywane i naprawdę wygląda to przepięknie. Ja nie ukrywam, moim marzeniem jest, aby tutaj jeszcze zrobić sobie wymyśloną mapkę. Wiadomo, jest ten solec. O, kurde, tu jakiś kamień był przytrzymał chyba, jo pierdula. No waży, waży na pewno ta maszynka. Bo Kubuś też jak z tą swoją jeździ, to John Deere'ka mu podnosi. Ja też tym bardziej, my przodu nie mam dociążony, mamy tylko takiego przeogromnego tuza w ogóle założonego. Czekajcie, my tu mamy 3 metry w ogóle zbadane? Niby mamy, a tak naprawdę robimy jak robimy. Dobra, teraz gitara się ma. No tutaj w ogóle ten moment tego pola jest przepiękny, przekozak, bo góra dołek i później wyjeżdżamy na jakąś długość. Nie wiem czemu bardzo mi nawiązuje pod pola Mokrzynowskie, bo to naprawdę klimatem tutaj oddaje. No i właśnie barycze są też jedną z takich map, gdzieś tam sobie na pewno jak będziemy do drugiego ciągnika biegli, to wam przebiegnę troszeczkę i pokażę tego klimatu mapki. Powiem tak, przyszedł luty. Kurde, styczeń był taki, że chciałem się skupić przez to choróbsko, które było przez tą przerwę, że chcemy tę serię tak jakby nadrobić. Ale też widzę po was, że coraz częściej pytacie, a kiedy ta seria, a kiedy ta, a kiedy ta. Mówię tutaj o seriach pozafarmingowych, można tak to powiedzieć. I ja z jednej strony wam się nie dziwię, ja też nie chciałbym się wypalić, bo teraz grubo ten miesiąc przycisnąłem, ale akurat wiecie, tu miałem dużo budowania na od zera do farmera, tu na od biedaka do kozaka, wreszcie po tych budowaniach mogliśmy sobie zarobiście pograć. Na posąsiedzku się mega cieszyłem, bo skończyłem budowę i wiedziałem, że teraz przede mną sporo nowych nabytków, sporo będzie się działo, gdzieś w końcu też ten nowy ciągnik, także tutaj akurat tę serię tak chciałem mocno przycisnąć, ale też nie chcę, żeby ja się wypalił, nie chcę też ci, którzy nie mają czasu w 100%, bo jest naprawdę bardzo dużo takich osób, które gdzieś tam piszą, że są dopiero przy tam, powiedzmy jak na od zera 10, 15 czy 30 odcinku i mają jeszcze sporo do nadrobienia, więc nie ukrywam tutaj, że nie chciałbym też, wiecie, za szybko się wypalić. Wiem, że są osoby, które mają czas i mają chęć oglądać codziennie typowo te serie z farminga, ale też ja bym nie chciał się z tym wszystkim wypalić, póki co było ok, ale trzeba to też w dobrym momencie przerwać, tak aby to po prostu dobrze wszystko później zadziałało, więc luty chciałbym, ale tu chciałbym się najpierw napić. Bo sucho tak, że się kurzy, kurna, w tej kabinie to, a pootwierane musi być, słychać tutaj maszynerię. Więc nie ukrywam, że chciałbym, aby luty przyniósł nam to, że na kanale pojawiłoby się jednak troszeczkę jakichś takich innych gierek. Ja bym sobie, no, od farminga nie odpoczął, ale ja też mam, pamiętajcie, w lutym do robienia tego vloga mojego. O, dobrze, że tam mi się znów przestawiło. Chyba będzie ta zmiana funkcji zmieniona, bo to jest lekkie dotknięcie palcem, czasami nie zauważę przy takim rozgadanym odcineczku, że nie podnosi mi się
maszyneria moja. A czekajcie, właśnie, pokażcie mi jedną rzecz. Działa jak natura chciała. No popatrzcie, jak fajnie te łapy pracują. To jest mega, mega fajnie, to tak oddaje tego klimaciku, jeszcze tym bardziej, że te kamienie nam wyskakują. To już w ogóle się to bardzo fajnie zgrywa. No, dlatego też chciałbym, aby w tym miesiącu jednak pojawiło się troszeczkę gierek. Fajnie, jakbyśmy chociaż wrócili do czegoś. Bardzo jestem za tym, żebyśmy skończyli w końcu Constructiona. Choć bardzo mocno pytacie o tego Foresta. Ten Forest mi się totalnie jakoś, nie wiem, przez to budowanie to jakoś tak wyszło, kurde, że człowiekowi się odechciało, ale no musimy to dla was skończyć. Chyba że zrobimy sobie totalną przerwę i nie wiem, Forest już chyba nie dostaje aktualizacji, to wrócimy sobie za rok. Za rok albo wiecie, kiedyś tam w przyszłości na tego Foresta, a teraz po prostu skończymy Constructiona i polecimy dla was albo może Smithayersa, albo tego Scrap Mechanica, bo też bardzo mocno o to pytacie, albo jeszcze jakąś inną gierkę, którą tam będziecie chcieli, także no fajnie by było, żeby... O Jezu, stop, Andrzej, hamuj, spirytus szykuj, kurna dziot, podnosimy, przerzuciło mi tego. Przerzuciło mi GPS-a, no wiadomo, tutaj GPS-ka nie mamy, ale słuchajcie, jest to po to, żebym ja nie musiał się denerwować i Bóg wie, jak tego pola nie robić, w którą stronę, no bo widzieliście sami, jak ja żebym pojechał. To ściągo, ściągo, bo to moc, to ściągo po prostu. I tutaj chciałbym, żeby tych troszeczkę gierek się pojawiło, nowych, znaczy nowych, żeby się po prostu pokończyć te serie, które trzeba, ale też, żeby to poza farmingowe giereczki tutaj u nas były. No nie, no pług dutowy, kurde, petarda. Tylko mówię, no to musimy mieć tych koni 3 metry pług, to musi być przynajmniej 4, 5 skip chyba. Choć może, no zależy jakie. No ale to tak mniej więcej, zaraz sobie czekajcie, zobaczymy to. Weźmiemy sobie, akurat na następnym przejeździe pokażę wam, jak te maszynki wyglądają, co tam można pomodyfikować. I przy okazji sobie zobaczymy, ale no to tam koniami na pewno wyjdzie dość podobnie, bo przy, jeżeli by było 5 skim, no to akurat by gdzieś coś takiego wyszło, nie? Nie no, to naprawdę jaram się tymi zestawami i kurna, cieszę się, że taki odcinek mogłem dla was nagrać, bo to mi dużo da, gdzieś na jakąś tam serię sobie poogarniać. Dobra, słuchajcie, także tak, Fiatagri, no mamy ich sporo. Tutaj są, wiadomo, w tych teksturkach od razu poniszczonych, tutaj mamy je podstawy modyfikacji. Troszeczkę coś tam w nich jest, także idzie się tutaj pobawić. Teraz tak, Rollmaco nasze, Rollmaco mamy tutaj. Belka ze światłami jeszcze może być dodana do tego wszystkiego i osłonki boczne, które też są sterowane na myszkę bożą. Więc no ja tego akurat dzisiaj nie brałem, chciałem taką podstawową wersję się pobawić, ale już bardzo widać, że to musi robić. Przy okazji, jak jesteśmy, zaraz pójdziemy do drugiej maszynki, którą jest agregat kompaktowy U684 na dwóch fajnych wałach, na strunowym i tu był, czekajcie. Ja sobie to właśnie wziąłem, Cross Skilla. Szukałem tej nazwy, a zaraz sobie do tego przejdziemy, bo właśnie Kubuś ma taki u siebie agregat uprawowy, który posiada ten wał i powiem wam, że naprawdę bardzo fajną robotę to robi na solcu do rozbijania właśnie pecyn. I do tego będziemy mieli fajny zestawik, bo mamy tam ikonę moją, tak można powiedzieć, mamy tam ciągnik Internationala, tak fajnie ten zestawik wygląda. Dzisiaj uprawka tam typowo pod jakieś warzywka, tym agregatem kompaktowym. Mega fajnie to tam oddaje, zaraz sobie zobaczycie, taka troszeczkę jakby przesuszona ta gleba po orce. Zresztą sami możecie ocenić, dać znać, zobaczcie, jak to na innych seriach będzie się jadło. Też tu mam jeszcze jakieś tekstury inne powgrywane tego wszystkiego, więc mówię, to po prostu musimy sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dobra, sobie pięknie możemy wyjść i zestawić, jeszcze raz wam zaprezentować. No jest ciapunk taki, że o Jezus Maria. Dobra, przebiegnijmy się, klimatu trochę pokażmy. Tu już ogólnie i tak jedno z ostatnich pól było, jeśli chodzi o ten kawałek. Mapka prezentuje się tak, więc tak jak niektóre mapki, czyli głównie wioska leci przez środeczek, a my tutaj mamy, no... Jest pięknie, naprawdę jest tutaj pięknie. W ogóle jeden fajny dźwięk tutaj był. Pies szczekał tak dość feste. Kurde, czekajcie, gdzie to my mieliśmy? Trochę dalej chyba to było w tej wiosce. O! Mega to oddaje. Ale zobaczcie sobie, no tu ostre ducie na kogucie, kurde, cisnąć tym z dwoma przyczepami, tym Fiatagri pełniutkimi. O Jezus, oddałoby fest. Teraz tak,
My byli już w tym miejscu, gdzie powinniśmy być, bo przez ten PGR trzeba przejść, znaczy PGR, to tak powiedziałem, tu jest skup, bardzo fajnie w ogóle zrobiony, ale tu trzeba przejść, żeby dojść na nasze chyba poletko, gdzieś ono tutaj było. Halo, halo, panie Andrzeju, widzimy się, no i zobaczcie to, i widzimy też piękny klimat na daleko. O, tu mam w ogóle teksturkę pozmieniałem? Nie. Nie wiem, sam już teraz. Myś dawało, że miałem zmienę. Może jest teksturka taka, wiecie, talerzowania, tak jakby to powiedzieć. Kurde, no niby pustka, czego ja nie lubię. No ale nie wiem, czemu ma to klimat. Gdzieś tam fajnie te drzewka w oddali. No i piękny zestaw. Piękny zestaw, no ten Interaction mnie tak uwiódł. Macie go na chyba LS Portalu bodajże. Ja zrobię tak, że w końcu przy takich let's playach wszystkie linki znajdzie się w opisie. Bo wiecie, to jest tylko 4, 5, 6 maszyn na dany odcinek, więc akurat fajnie zawsze o to pytacie. Niech te let's play'e będą takie, że po prostu, jeżeli będzie taki randomowy z jakiejś tam mapki, coś tego, to wam będę wrzucał modziki, z których korzystam. Żebyście mieli co zobaczyć sobie, ogarnąć jak to wygląda. Czemu chciałem go przetestować? Pisaliście nam właśnie na Od Zera do Farmera. Czekajcie, ja sobie wsiądę, robotę już trzeba zacząć robić. No co, International, no musiałem Interactive Control dzisiaj też wziąć, no bo chciałem, żeby to tak fajnie wyglądało. Tu cyk, jakieś światełeczko, tu kurde, można sobie tą od słońca opuścić. No zarąbiście to wygląda. O, poczekajcie, szybkę se otworzymy. Więc dzisiaj tej Interactive Control można powiedzieć, że zoom, zoom. A! Dobra, na N. A, myśleliście, że pojadę? No, na pewno. Już wam tutaj mówię, co to dzisiaj my tu robimy. Dzisiaj wielkie testy, no mówię, bardziej pod Od Zera to jest wszystko. I tutaj teraz będzie też pytanko do was, bo mamy te warzywka. I ja nie ukrywam, zapotrzebowanie tu mamy 3 metry, prędkość to jest 13 na godzinę, zapotrzebowanie 95 koni bodajże, jeśli chodzi o tą maszynkę, więc to jest akurat tak w sam raz na serię Od Zera do Farmera. Pisaliście nam właśnie o uprawie pod warzywka, żeby jednak pod te warzywka, zanim formownicą my jedziemy, żeby to było bardzo fajnie uprawione. No i gdzieś tam patrzyłem sobie po tych agregatach, po tym wszystkim, na tym modhubie, co my tam w ogóle mamy, i powiem wam szczerze, że tak kurde, no bardzo mocno mi ten Romako wpadł, no bo tu idzie pierwał strunowy, później idzie, kurde, ile tu tego jest, chyba 13 zębów SX, i później idzie właśnie ten crosskill wał, który naprawdę powinien fajną robotę robić. Wiadomo, to jest farming, w farmingu tego nie widać zbytnio, ale Tanas ma dość podobnie zbudowany chyba, bo ma strunowy, dwa rzędy graczek i strunowy, wiadomo, tutaj mamy ten inny wał, ale ten tylny powinien naprawdę fajną robotę zrobić i to wszystko rozbijać. No i tak sobie pomyślałem, że kurde, no niebieskich maszyn mamy naprawdę bardzo mało, więc możecie dać znać, czy... No ten zestaw to nie, no bo takiego Internationala to tam nie będzie. Ale czy na przykład te dzisiejsze Romako maszynki, które tutaj mamy, widzielibyście właśnie na tej serii Od Zera do Farmera, żeby później gdzieś tam, wiadomo, no spółgłów nie wychodzi w 100%, ale żeby ten dodatek był. Nie wiem, czy to też w ogóle ten Romako to nie jest dobre rozwiązanie, słuchajcie, na od biedaka do kozaka, bo koniami zaraz maszyna jakaś będzie. My często już nie orzemy, a nie ukrywam, że zrobić tym i wjechać z naszym siewnikiem, no, wyglądałoby to o wiele lepiej niż jak czasami jedziemy z naszym gruberem. Wiadomo, gruberem też idzie zrobić porządną robotę, ale no tym pukiem dutowym na pewno by było o wiele, wiele lepiej. Dlatego też tutaj, no mówię, agregaty nam na innych seriach tak 2 na 10, tym bardziej, że ten już nie jest jakiś duży. Ten by mega pasował po prostu pod maszyny, które my teraz mamy. Pod New Hollanda, pod Fenda, czy też pod nowy nabytek, który się szykuje, no bo głosowanie jest, o Jezus Maria, ktoś jeszcze nie głosował, to biegnijcie na Od Zera. Będziecie mieli jeszcze odcinek Bronka, żebyście tutaj mogli sobie pogłosować na pewno w 100%, bo teraz na pewno wybierzemy 3 ciągniki z tego i będzie kolejne głosowanie z racji tego, że po prostu no te głosy się tak fajnie rozłożyły na tym Od Zera do Farmera, że to jest niepojęte. No pięknie to wygląda, jak taką możemy dla was zrobić tak piękne losowanie danych ciągników, i kurczę, wy tak pięknie głosujecie i to w ogóle tak pięknie równo. Co ja wam mogę a zresztą, zostawię to na Od Zera do Farmera, jak będzie to tam jakimś smaczkiem, więc spoko. Także no, tutaj ja bardzo mocno będę myślał i chłopakom na pewno pokażę ten pomysł, abyśmy sobie fajnie gdzieś tam robili, no pod te warzywka tak jak to powinno być. Też będę chciał, żebyśmy te kamienie wyzbierywali, więc to by na pewno spoko wyglądało, czyli najpierw byśmy sobie gdzieś tam zorali, uprawka,
i wtedy dopiero ta maszynka może, bo wiecie, te kamienie by się powyciągały jeszcze, bo tak to jak ja już zrobię maszyną do zbierania kamieni, no to wtedy już nam nie będzie się chciało robić agregatem. No bo jak sami dobrze wiecie, to zrobi bardzo fajną teksturę, więc to tam jest nam niepotrzebne. Ale no jak ja dzisiaj zobaczyłem tego Internationala, ja się zakocham. Ja nie chcę nic mówić, no ja kocham te ciągniki. Ja kocham te ciągniki i kurna dziot, przez to, że wy tak ciągle piszecie, a nie, to International nie, bo znowu to wszystko, ja nie mogę z nich korzystać. No ja nie mogę gdzie z nich korzystać, nie wiem, gdzieś się chyba przemogę, gdzieś go chyba kupię, no bo to jest niepojęta sprawa, ale to jeszcze nie teraz. Żebyście się nie bali, to powiem tyle, że jeszcze nie teraz. Mam bardzo fajny pomysł, jak to rozwiązać, bo motywujecie mnie w tych komentarzach, dużo fajnych komentarzy dostaję, jak to mam czasami z jakimiś maszynami zrobić i nie ukrywam, te pomysły gdzieś tam ja od siebie trochę dodam i idzie to fajnie zrobić, także mam naprawdę mega fajny pomysł, co można, gdzie można by było ten ciągnik jako tako wykorzystać i co by można było z tym zrobić, no bo słuchajcie, no chyba no lepszej paczki no nie ma, wyszedł nam od hubie, słuchajcie, ten jeden International, na Zagra go pobrałem, w 20 by my w kabinie usiedli, nie? Kurde, jeszcze też on automatyczna, ta skrzynia, to wszystko, no i mówię, nie mój ciągnik, a tutaj, no tego jak zobaczyłem, też jest ich kilkanaście, jest w nowej masce, w starej, z przednim, bez przedniego, kurwa, no piękne ciągniki, naprawdę piękne ciągniki tutaj są. Nie mam co ukrywać. I jeszcze w ogóle też najlepsze z tym wszystkim, bo szukałem sobie tego wału w tym agregacie. Ja mówię, kurde, jakiś kubuś na niego wołał i mówię, muszę iść gdzieś poszukać. Mówię, dobra, wchodzę na stronę Rolmaco. Cyk, ja wchodzę, a tam normalnie Rolmaco ma na stronie głównej taką, nie wiem, no nie adnotację, taki cały temat na tego, że maszyny, zanim decydujesz się na zakup maszyny w życiu realnym, możesz przetestować ją Farming Simulator i mają normalnie, wiecie, fajnie odniesienie do tych swoich maszyn, które właśnie porobił JMZ na ModHubie. Słuchajcie, bym nie wszedł, bym nawet o tym nie wiedział, także naprawdę tutaj szapoba, nie wiem czy będą chłopaki oglądać czy nie, ale pozdrowionka wielkie dla chłopaków z Rolmaco, bo fajna inicjatywa moim zdaniem. Czemu wiele firm by mogło tak zrobić? Słuchajcie, gdzieś tam, wiecie, poudostępniać, tak jak właśnie dla tych, którzy robią takie maszyny, poudostępniać, wiecie, te wszystkie wytyczne, niewytyczne. Widziałem z tego JMZ na swoim właśnie fanpage'u chyba się ogłaszał, że jest bardzo otwarty na takie współpracę, że już kilka firm zauważyło właśnie też Rolmaco i też to widać, bo już chyba dostaliśmy od Rolmaco kilka naprawdę fajnych maszyn. I tam widziałem, że z Meprozetem chyba też działał, bo właśnie też te beczki, nie beczki, no to kurczę, nic tylko, oby więcej takich firm, bo nie ogrywam, no po tych targach człowiek chodzi, te maszyny naprawdę niektóre bardzo fajne, a tego człowiek tak w życiu realnym nie potestuje, no bo to trzeba mieć już fajne gospodarstwo, to wszystko, to chociaż ja sobie farmingu pogram, więc no tutaj naprawdę szacun na JMZ, no bo nie ma co ukrywać, kurde. No szacunek musi być, bo JMZ to chyba najbardziej aktywna osoba z polskiego modingu, jeśli chodzi o tworzenie modów na ModHubie. No chyba nie pomyliłem się, nikogo nie uraziłem, ale no to trzeba chyba sobie jasno i wprost powiedzieć, że JMZ naprawdę, kurde, robi kawał świetnej roboty, jeśli chodzi o ModHuba, no bo non-stop coś od niego jest i naprawdę szacun tutaj dla niego. Też to, żebyście nie patrzyli z tej perspektywy, bo dużo my razem działamy, ale to po prostu widać, tak jak możecie napisać, dać znać, kto jeszcze tak dla was bardzo mocno działa, kto bardzo dużo wydaje. Riot też bardzo dużo, z racji tego, że gdzieś działa przy swojej mapce, no to te niektóre budynki też od niego jeszcze tam wychodzą, ale no to wiadomo, to tam bardziej już związane z mapą, z budynkami, a u JMZ jest to, że jednak tych maszyn, tych dodatków, takich dupereli, to wszystko wychodzi, więc naprawdę szacun dla niego, bo ma sporo tych pomysłów jeszcze wiele zobaczycie na pewno na ModHubie u niego, także kurna dziot, możecie też tak po prostu ze swojej perspektywy dać znać w komentarzach, kto u was, waszym zdaniem, bardzo dużo na ModHubie jeszcze też wydaje jakieś tam rzeczy, które wy zauważyliście, ale no dla mnie no JMZ no w 100% i też naprawdę szacun dla niego, bo on ogląda nasze odcinki, my o czymś powiemy, a on chłop mi później wysyła zdjęcie, że już ma to dla nas zrobione, nie? No morda mi się cieszy, bo my potrzebujemy takich ludzi, kurczę. Bo wiecie, no my nie mamy czasu na to wszystko. Ja czasami sobie coś gdzieś tam lubię podmodelować, coś porobić, no ale nie mam też na wszystko czasu. Więc nie będę wam odkrywał kart, nie będę wam mówił, z czym się teraz bawił, co teraz ogarniał, ale no naprawdę powiem wam szczerze, że mega robota i dwie rzeczy mi tak szybko przez weekend przygotował, że w najbliższych dniach, znaczy
Może jedną to dostaniecie w najbliższych dniach, drugą może troszeczkę później i obstawiam, że też to pewnie na ModHubie później wyjdzie. Także no coś pięknego, także bardzo serdecznie zapraszam, możecie sobie tam na stronkę właśnie Rolmaka na przykład widzieć, możecie sobie zobaczyć, ja wam wszystkie linki podrzucę, jak to fajnie naprawdę wygląda z tym Farming Simulator. Dajcie Panie Boże, żeby tak dużo film zaczęło działać. Ja mam gdzieś tam znajomych w Agromaszu, ja muszę podgadać ten temat, bo Agromasz ma bardzo dużo maszyn, oj bardzo dużo maszyn ma i nie ukrywam, no kurczę, większość z was pewnie by sobie pograło, pograłoby sobie na pewno na takich maszynkach Farming Simulator, bo wielu z was tego Agromasza w swoich gospodarstwach ma, więc kurna dziot, spoko sprawa. Dlatego też naprawdę szacun tutaj dla chłopaków, że takie coś wymyślili, i czekam na wiele więcej jeszcze, jakie tu maszynki będą proponowali. Także co? A właśnie, jeszcze chciałem tak jak a propos, mamy taki luźny odcinek, a propos farma na pokaz, tutaj no to co wy zrobiliście, tam było 2000 pobrań save'a, jest 200 zgłoszeń, nagrywacie filmy, te filmy mi się wyświetlają, ja se to oglądam i ja pierdzielę, jaka to będzie trudna decyzja wybrać jedno gospodarstwo, które przychodzi bezpośrednio do finału, a jeszcze Matix mi tyle wysyła w ogóle zdjęć z tych gospodarstw, są tak przeróżne. Ja nie wiem, jak my to wybierzemy, nie? Ja nie pomyślałbym, że pierwsza edycja serii, którą stworzymy, że to zrobi taką robotę. I wiecie, tak wiecie, dużo ludzi się rzuciło od razu, w pierwsze kilka godzin wysłało. Potrzebnie, niepotrzebnie, ktoś jak zależy, jak ktoś lubi, nie? Ale niektórzy naprawdę mają po 14, po 19 godzin na save'ach spędzone, pobudowane, jest widać, że tam i kurcze maszyny są podokładane, i widać, że z tym terenem jest pobawione się, że to jest pomalowane, no naprawdę szacun, teraz takie wiecie, już nie ma tych zgłoszeń po 30 na dzień, po 20, jest 5 na przykład, 10, ale takich mocnych, nie, także widać, że niektórzy sobie fajnie przeczekali, dlatego też to było robione, nie wiem, następną zrobimy może na tydzień, no bo teraz to naprawdę bardzo szybko, żeście to kurcze poogarniali, i żeście niektórzy szybko powysyłali, ale mówię, te najmocniejsze zgłoszenia wychodzą teraz, można powiedzieć, że na końcówkę. Także no tutaj szapoba, czapki z głów i naprawdę nie chcę myśleć, co to będzie w kolejnych odsłonach, tak? Tutaj tej pięknej serii, która powstała, tak można powiedzieć, spontanicznie, zobaczyć, czy w ogóle będzie odzew, bo się baliśmy, że może tam być 20-30, a tu no wspaniałych widzów mamy, to trzeba tutaj powiedzieć śmiało, i za każdym razem to wyróżniać i się z tego cieszyć, no bo to czy po targach to widać, czy na przykład właśnie po takich seriach, że tych widzów mamy naprawdę najwspanialszych na świecie. Także potestowane maszynki, mam nadzieję, że komuś coś w oko wpadnie, wszystkie linki macie w opisie tego filmiku, ja wam ślicznie dziękuję. I życzę wam miłego grania. Może kogoś tutaj zainspirowałem, może komuś się ten zestawik spodoba tutaj do pogrania. Także miłego dnia wam życzę. Ja się idę brać, bo mam fajny unboxing dla was do nagrania, więc mam nadzieję, że dzisiaj wreszcie się za to wezmę. Dzisiaj sobie to nagram. No i przydałoby się mocno brać za vloga Bożego, bo to już luty i to już piąty. No, a luty mamy krótki, no. Także, no, dzisiaj widzicie, zmieniona trochę fryzurka, ale spokojnie, to jeszcze nie jest to, co chciałem osiągnąć. Także już, żebyście tam nie pisali, ej, kurde, co ty zrobił z włosami. Dejta czas, trzeba coś w życiu zmieniać. Włosy, nie zęby, odrosną, także. Do kolejnego, na razie, szała mordy. Miłego dnia wam życzę i trzymajcie się, cześć.